W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Wzięło w nim udział 16 uczniów ze szkół z terenu gminy Kościelec, którzy wcześniej zostali wyłonieni na etapach szkolnych. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe: klasy 1-4, klasy 5-8 oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Wiem, jak trudne są te pytania do zapamiętania, a odpowiedzi bardzo podobne. Dlatego szczególnie Wam gratuluję i życzę sukcesów tym najważniejszym miejscom, które będą reprezentowały naszą gminę na powiatowym turnieju. Życzę przede wszystkim sukcesów, abyście doszli jak najdalej i zdobyli jak najlepsze nagrody. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za obecność dzisiaj w naszej szkole. Z rozwiązaniem niełatwych testów najlepiej poradzili sobie w najmłodszej kategorii Zuzanna Spych ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie, która zajęła 3. lokatę. Na 2. miejscu znalazła się Julia Ciesielska ze szkoły w Różkowie I, a 1. miejsce zajął Maciej Król ze szkoły podstawowej w Różkowie I. W grupie wiekowej klas 5-8 3. miejsce zajął Maciej Marciniak ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie. Na 2. miejscu znalazł się Mateusz Kołodziej, także z Trzęśniewa, a 1. miejsce wywalczył Jakub Biernat z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Szkoły ponadpodstawowe reprezentowały 2 uczennice z zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. 2. miejsce zajęła Martyna Kałużna, a 1. miejsce zajęła Paulina Sielecka. Chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować, że interesują Was te właśnie zagadnienia. Przecież często w mediach słyszymy o tym, że dzieci, młodzież ratuje życie ludzkie. I to jest bardzo ważne. Ważne, że chcecie brać udział w takich konkursach, że interesujecie się tą problematyką. No i że zapewne też niektórzy z Was korzystają ze szkoleń, które organizują dla druhowie OSP czy Państwowej Straży Pożarnej, takie ćwiczenia pokazowe, gdzie można zobaczyć, tak, jak ratować ludzkie życie. A to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Być może w przyszłości będziecie też pełnić funkcje w ochotniczych strażach pożarnych, a może niektórzy wybiorą się na szkołę, gdzie będą realizowali swoje zawodowe umiejętności pod tym kątem. No, tego Wam życzę. Kolejnym etapem będzie turniej powiatowy, do którego dostają się zwycięzcy w swoich grupach wiekowych. Już teraz życzymy im powodzenia.